Z okazji 200 tysięcy subskrypcji mamy dla Was specjalny odcinek z restauracji Roberta De Niro, która całkiem niedawno otworzyła się w centrum Warszawy. Co ciekawe, zjecie tam dania kuchni japońskiej. Co to za restauracja, co dokładnie można tam zjeść, jak to jedzenie smakuje, ile ono kosztuje i co ze wszystkim ma wspólnego Robert De Niro? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym filmie, także zasubskrybujcie kanał i zaczynamy. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Dzisiaj mamy dla Was specjalny film, bo film nagrany z okazji 200 tysięcy subskrypcji, które na kanale wybiły no parę tygodni temu już. Na 100 tysięcy subskrypcji byliśmy w Atelier Amaro, u słynnego Wojciecha Modesta Amaro, a na 200 tysięcy subskrypcji idziemy do restauracji, która mieści się w hotelu, który niedawno został otwarty w Warszawie i o którym było od samego początku bardzo, bardzo głośno. Zarówno tego hotelu, jak i restauracji jest słynny Robert De Niro. Miejsce nazywa się Nobu i jest to sieć hoteli i restauracji, która mieści się na całym świecie. Ale o tym opowiem zaraz. Usiądźcie wygodnie, skombinujcie sobie coś do jedzenia i zaczynamy. Historia Nobu sięga początku lat 90. XX wieku, kiedy znany nam wszystkim Robert De Niro odwiedził restaurację Nobuyuki Matsuhisy, znanego też jako Nobu-san. Mieściła się ona wtedy w Los Angeles, a sam szef kuchni zwiedził wcześniej w zasadzie pół świata, gotując swoją autorską kuchnię japońską z peruwiańskimi wpływami. Robert De Niro z miejsca zakochał się w tym jedzeniu i z miejsca chciał z Nobu-sanem otworzyć restaurację. Ten jednak nie był do końca tym zainteresowany. Dopiero po kilku latach nieustępliwego namawiania otworzył restaurację z Robertem De Niro i Meirem Tepperem, producentem filmowym. I ta restauracja powstała w 1994 roku na Tribece na Manhattanie w Nowym Jorku. Takie były początki sieci restauracji Nobu, a początku sieci hoteli Nobu trzeba szukać w 2013 roku, bo właśnie wtedy, prawie 20 lat po otwarciu pierwszej restauracji, otworzono pierwszy hotel. Tym razem nie w Nowym Jorku, a w stolicy amerykańskiego hazardu, czyli w Las Vegas. Obecnie sieć Nobu liczy kilkanaście hoteli i kilkadziesiąt restauracji na całym świecie. W dodatku restauracje rozsiane są w zasadzie na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, a parę tygodni temu do listy miast z hotelami i restauracjami Nobu dołączyła Warszawa i dzisiaj właśnie skupimy się na warszawskiej restauracji Nobu. Dowiecie się z tego filmu, co tam można zjeść, jak to jedzenie smakuje i ile taka przyjemność kosztuje. Nie przedłużamy, tylko przenosimy się do Nobu. Zaczynamy. Jesteśmy już na miejscu. Jest tutaj dość głośno. Raz, że jest gwarno, a dwa, że gra DJ. Więc no mam nadzieję, że będzie nas słychać. Zamówiliśmy zestawy degustacyjne dwa razy. Zestaw degustacyjny Signature, który zawiera największe klasyki Nobu. Te, z których Nobu jest słynne na całym świecie. I błyskawicznie pojawiła się pierwsza część tej degustacji, czyli sashimi z serioli z jalapeno, ryba, jalapeno, kolendra, sos sojowy, to wszystko. I za tym daniem, tak jak za wieloma daniami w Nobu, kryje się historia. Kilkanaście lat temu na imprezie w nowojorskim Nobu zabrakło składników na dania, które są normalnie w karcie, więc Nobu sam przygotował danie z tego, co znalazł w lodówce, czyli z serioli, jalapeno, sosu sojowego i kolendry. Ponoć najlepiej to jeść w taki sposób, żeby w jednym kęsie były wszystkie składniki przed chwilą wymienione. Nie powiedziałem o jeszcze jednym ważnym składniku, który tutaj jest, czyli o soku z yuzu. Także jest ta ryba, ma taki cytrusowy posmak. Jest bardzo smacznie, początek udany, ale mam nadzieję, że się rozkręci jeszcze bardziej, że to tylko taki wstęp. Wstępniaczek. Druga część naszego omakase to sushi. Sushi oraz zupka miso. Mamy trzy nigiri z makreli, łososia i tuńczyka oraz trzy małe hosomaki z pikantnym okoniem. Zacznę od hosomaku. Jednego przynajmniej. Będę sobie dawkował. Tak, tylko musnąć. Makrela. Pełna smaku. Przepyszne. Przepyszne sushi. Próbujemy dalej. Nigiri z tuńczyka. Tuńczyk też świetny. Czuć tutaj ten dobry produkt. To jest plus. I na koniec łosoś. Widać, że taki tłustszy niż to często bywa. To dobrze. Pychota, ale chyba ta makrela najciekawsza i najsmaczniejsza. Wszystko popijamy sobie zupką miso.
w takim tycim rozmiarze. Jest to zupa na bazie pasty miso i glonów. Jest tutaj dość takie aksamitne tofu. Bardzo smaczne i rozgrzewające. Pan kelner powiedział nam, że do sushi używają w Nobu specjalnego ryżu, którego nigdzie indziej w Warszawie się nie dostanie. Nobu, jako już ta duża międzynarodowa sieć, wykupiła wszystkie poletka ryżu, na których ten rodzaj ryżu rośnie. Smaku jest fantastyczny, więc jak lubicie sushi, lubicie dobre sushi, no to powinniście tutaj na to sushi przyjść. Poza tym, w międzyczasie zażeramy się edamame. Taka przekąska, czasem sprzedawana do piwa nawet, odposolona fasolka. Przyszła gorąca, już wystygła. Taki przerywnik między daniami, aczkolwiek te przerwy nie są duże. Raczej wszystko dzieje się dość szybko. Kolejne danie w menu degustacyjnym to sałatka. Sałatka z tuńczykiem tataki opiekanym. Z wierzchu jest taki leciutko przypieczony, w środku surowy. I do tego dressing szefa kuchni, między innymi na bazie cebuli, sezamu i kto wie czego jeszcze. Spróbujmy. Pyszny tuńczyk, pyszny dressing. Tutaj sałaty w ciekawy sposób skomponowane. Tak jak sushi niczym nie zaskakiwało, co najwyżej tym, z jakich produktów było zrobione, z jak dobrych produktów było zrobione, tak to jest coś całkiem innego. W tym dressingu Matsuhisa mówiłem o cebuli i sezamie, ale przede wszystkim dominują takie nuty cytrusowe, kwaśne. A przy tym, jak już zje się to danie, to w ustach pozostaje taki pieprzny posmak. Pyszne jedzenie popijam sobie drinkiem, koktajlem. Jeden z takich flagowych koktajli Nobu, czyli Japanese Highball. Whisky, sake, syrop cytrusowy, zielona herbata i woda. Bardzo smaczne, orzeźwiające i dość mocne. Kolejne danie to prawdziwy flagowiec tego miejsca, czyli czarny dorsz z Alaski w paście del miso, czyli jasne miso. Jest to kawał dorsza opiekany w paście miso. To jest pęd różowego imbiru. To mamy sobie zostawić na potem, żeby oczyścić kubki smakowe. No i największe wyzwanie dla mnie w tym momencie, jak taki kawał ryby zjeść pałeczkami. Ta ryba łatwo się rwie, łatwo odchodzi, więc będę tak skubać. Pachnie przepięknie, bardzo apetycznie. Trochę rybą, trochę miso. Pyszna, soczysta ryba w takiej słonej glazurze. No rewelacja prawdziwa. Jak czytałem o tym daniu, przed przyjściem tutaj, to tak troszkę wydawało mi się, że dorsz, czy to może być super, a jest super, naprawdę. Koniecznie powinniście tego spróbować. Dorsz jest przepyszny, delikatny, rozpływa się wręcz w ustach. Póki co chyba najlepsze danie ze wszystkich. Smak, a w zasadzie słodycz tego miso jest dość intensywna, ale moim zdaniem no rewelacja. Z chęcią tutaj na to wrócę, tyle że tym razem już nie w menu degustacyjnym, tylko po prostu zamówię sobie porcję czarnego dorsza w dan miso. Te wszystkie dania, które dzisiaj Wam pokazujemy, można też zamawiać osobno, nie tylko w menu degustacyjnym i wtedy te porcje są większe, przynajmniej ciut większe niż to, co widzicie dzisiaj w filmie. Jeśli nie chcecie uderzać w menu degustacyjne tak jak my, no to możecie po prostu sobie zapisać te dania, które Wam się wydają ciekawsze, przyjść tutaj i właśnie je zamówić. Jem ten różowiutki imbir i to jest mocna rzecz naprawdę. Na pewno przeczyści mi kubki smakowe i to mocno. I dobrze w sumie, bo ten dorsz był naprawdę intensywny, słodziutki. Hello, to ja, dawno mnie nie było. A to dlatego, że za mną w ogóle jest jeszcze głośniej, bo za mną jest głośnik, a dwa, siedziała za mną jakaś rodzina czy grupa ludzi i generalnie było ich widać, a my zwykle nie nagrywamy za bardzo, jak kogoś widać, bo jest to słabe. Jesteśmy po ilu? Czterech daniach? Jakoś? Coś takiego? I chyba najbardziej, słuchajcie, smakowało mi to sushi. Było przepyszne, mega dobra ryba, idealny, przepyszny ryż i to chyba było jedne z najlepszych sushi, jakie jadłam w życiu, a teraz to danie też było bardzo ciekawe. Dla mnie trochę za słodkie. Słodkie dania u mnie tak pół na pół, ale no naprawdę było bardzo oryginalne. Do tego popijam smaczne winko. Atmosfera fajna, aczkolwiek jest dość głośna, tego się nie spodziewałam, ale jak już tak siedzimy tu z godzinę, to przyjemnie jest. Mamy ostatnie ciepłe danie.
ostatnie dziś podanie w naszym omakase, czyli wołowina tobaniaki. Podana z różnymi grzybami, z brokułem i ze szparagiem, z gorącego półmiska. Wysmażona bardzo, bardzo ładnie, jest różowiutka. O, pachnie pięknie. Sztosik? Sztosik. To naprawdę pyszna, wysokiej klasy wołowina, fantastycznie przyrządzona, z takim mocno grzybowym towarzystwem. Są grzybki enoki, są grzybki shimeji, tego jest trochę cebuli. Wszystko ma taki troszkę posmak jedzenia z patelni, nie wiem jak to nazwać. Niektóre rzeczy typu właśnie cebula czy grzybki się troszkę przypalają. W menu Nobu jest także wołowina Wagyu, czyli ta najdroższa wołowina na świecie. Pochodząca od krów, które są masowane. Wołowina nad wołowiny, można powiedzieć. I z chęcią na tą wołowinę Wagyu tutaj bym wrócił. Musi być jakaś okazja, myślę, do tego. Ale na pewno ułatwi znalezienie takiej okazji to, jeśli napiszecie w komentarzach, że chcecie film z Nobu o wołowinie Wagyu. Tymczasem tobaniaki to jest sposób podania wołowiny czy innych dań na takim właśnie gorącym półmisku. Na przykład można też w Nobu zamówić wołowinę Wagyu podaną właśnie w ten sposób. Ale to, co my mieliśmy, to nie była wołowina Wagyu. O, delikatny. Na deser mamy czekoladowy fondant oraz lody matcha o obniżonej zawartości tłuszczu, jak to zostało wyraźnie zaznaczone. Fondant jest bardzo delikatny w konsystencji, taki z zewnątrz trochę puchaty, w środku oczywiście płynny. Bardzo mocno czekoladowy, przepyszny. Spróbujmy lodów, uwielbiam lody matcha, więc bardzo fajnie, że jest taki deser. No, prawdziwa matcha, bardzo mocny, intensywny smak właśnie zielonej herbaty matcha, przepyszny. Deser perfekcyjny, idealne jest to, że jest bardzo słodki fondant, no i te lody, które no słodkie nie są, są bardzo matchowe. Matcha się tutaj mocno wybija, ta słodycz trochę zabijamy ją tymi lodami, bo jak wiecie fondanty to jest, no to jest bomba, to jest czekoladowa bomba, więc super, bardzo, bardzo smaczne, pyszne. I do deseru wzięliśmy sobie umeshu, czyli nalewkę. Nalewkę z japońskiej moreli, czasem nazywanej śliwką. Bardzo słodkie. To deseru jak znalazł. Dostaliśmy jeszcze takie pudełeczka. W środku jest czekolada. I mamy ją zabrać do domu, żeby o Nobu pamiętać. Z domu odpakujemy. Od kiedy usłyszałam, że restauracja Roberta De Niro otwiera się w Warszawie, to oczywiście byłam bardzo podjarana, bo jak wiecie, jak oglądaliście jakieś nasze filmy z Nowego Jorku, czy w ogóle gdzieś podróżujemy, też szukam takich miejsc, gdzie jakieś takie nowe tło jest, ponieważ kocham kino, więc jak zawsze zwiedzam, to idę do restauracji, gdzie był jakiś film kręcony, gdzie coś aktorzy byli. Też jak się dowiedziałam o Robercie De Niro, o tej całej historii, jak ta restauracja, ta sieć restauracji powstała, no to byłam bardzo podekscytowana. Nie ma co ukrywać, że to jest teraz takie bardzo modne, nawet można powiedzieć jedno z najmodniejszych miejsc w stolicy. Można tu spotkać celebrytów, aktorów, influencerów. Nawet kilku celebrytów widzieliśmy dzisiaj, ale nie będę mówić kogo. Jeżeli chodzi o jedzenie, to tak nawet teraz rozmawialiśmy już na koniec, że wszystko było bardzo smaczne, ale też czujemy taki niedosyt, żeby spróbować więcej. Ponieważ jednak ta oferta degustacyjna jest taka, no tam było 6 dań i jakiś tam to przekrój pokazuje, ale jednak też na przykład pan kelner nam mówił, że ideą restauracji jest zamawianie dań na współę, dzielenie się. Musimy jeszcze na pewno tu przyjść przynajmniej raz albo dwa, żeby trochę więcej spróbować, więc jest apetyt na więcej, ale bardzo mi spakowało, super spędziliśmy wieczór. Jest taka tutaj atmosfera dość imprezowa, przez to, że jest ta głośna muzyka, gwar ludzi, na weekend jak najbardziej, na wieczór, na jedzenie, na wino, na drinki, super. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego wieczoru. Jedzenie było pyszne i to, co jakbym mógł podsumować w kilku słowach jedzenie w Nobu, no to jest przede wszystkim wysoka jakość użytych składników i produktów, co było czuć i w sushi, i w przypadku wołowiny, no i w przypadku w zasadzie każdego dania. Nawet te lody matcha wyróżniały się tym, że tam faktycznie było dużo matchy, bo często jak jecie gdzieś lody matcha w jakiejś lodziarni, no to smakują troszkę jak takie lody waniliowe zabarwione matchą, a tutaj faktycznie były to lody matcha. Na pewno tu wrócimy na więcej, pewnie będziemy wtedy kręcić kolejny film, może przyjdziemy bez aparatu kiedyś. 6 dań na kilkadziesiąt może pokazywać jakiś przekrój, może pokazywać co mniej więcej tutaj można zjeść i może pokazywać największe klasyki, ale jednak tych dań jest od groma w menu i myślę, że fajnie będzie tutaj wrócić. To takie podsumowanie na gorąco.
Ja jednak tego typu miejsca lubię też analizować na chłodno, także widzimy się zaraz w domu, gdzie podsumujemy sobie to na chłodno, no i też podamy ceny, bo na pewno to Was interesuje, ile taka kolacja tutaj kosztuje. Po paru dniach od wizyty dalej uważam, że było bardzo smacznie i że największym atutem Nobu jest jakość używanych tam składników. Nie jest to raczej miejsce, w którym jesteśmy zaskakiwani przez formę połączenia smaków czy połączenia różnych tekstur. To zresztą jest też taki znak rozpoznawczy Nobu, że to jak te dania zostały wymyślone kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, tak dalej są serwowane w niezmienionej formie i to na całym świecie. Wszystko po to, żeby ten taki właśnie flagowiec, jakim jest czarny dorsz w paście miso, smakował tak samo w Warszawie, w Nowym Jorku czy w Hongkongu. Ta standaryzacja jest w Nobu bardzo ważna i co więcej, nie jest to równanie w dół, jak to często bywa w przypadku międzynarodowych sieci. Tutaj warto nadmienić, że restauracje Nobu na całym świecie oferują dwa rodzaje menu degustacyjnego. Po pierwsze jest to menu signature, którego my próbowaliśmy i które zawiera właśnie takie największe klasyki Nobu, a po drugie jest specjalne omakase, specjalne dla danego miasta czy dla danego kraju, w którym wykorzystuje się lokalne składniki czy nawiązuje się do jakichś potraw regionalnych, w założeniach przynajmniej. No i póki co w Warszawie to drugie menu degustacyjne, to drugie omakase nie jest jeszcze dostępne, wciąż nad nim pracują. I na pewno to, co zostanie wykombinowane, będzie ciekawsze, bardziej zaskakujące i bardziej nowatorskie niż to, co można zjeść w tym menu Signature. Aczkolwiek niekoniecznie będzie to coś smaczniejszego. To się dopiero okaże. Na pewno trzeba pochwalić obsługę, która o każdym daniu potrafiła coś opowiedzieć, co jest o tyle ważne, bo za wieloma daniami w Nobu stoi jakaś historia, historia powstania danej potrawy, więc fajnie ją usłyszeć w momencie podania. Co do słyszenia, no to pewnie słyszeliście, że w trakcie naszej kolacji było dość głośno. DJ grał muzykę klubową i w całej restauracji było ją słychać. Trzeba mieć to na uwadze. Mi to, szczerze mówiąc, nie do końca się podobało na samym początku, później do tego się przyzwyczaiłem i już nie zwracałem na to uwagi, ale wiem po waszych komentarzach, że nie wszyscy lubią takie gwarne miejsca. Byłoby tam gwarno i bez muzyki. Nie wiem tylko, czy tak jest tam codziennie. My byliśmy w Nobu w piątek wieczorem, więc możliwe, że taki DJ gra tylko w piątki i w soboty na przykład, a w inne dni tygodnia już jest ciut spokojniej. Ta muzyka klubowa grana przez DJ-a to też jest taki znak, że choć miejsce jest prestiżowe i dość ekskluzywne, to atmosfera w Nobu jest raczej nieformalna. Kelnerzy rozmawiają z gośćmi raczej swobodnie i choć większość tych gości jest ubrana elegancko, no to nie dziwi, że ktoś ma ubraną bluzę z kapturem, czy po prostu jakiś mniej formalny strój. To jednak nie jest ten typ restauracji, w której trzeba ubrać garnitur. Jeśli więc zapytacie mnie, czy warto odwiedzić Nobu, czy było smacznie i czy rekomenduję to miejsce, no to powiem, że bardzo, ale to bardzo polecam. I najlepszym dowodem na to, że mi smakowało, niech będzie ta kompilacja moich westchnień. Pachnie przepięknie. Coś, na co na pewno wielu z Was czeka, czyli ceny. Jak one wyglądają? No, przystoją one do sławy i do prestiżu tego miejsca. Za zestaw degustacyjny omakase Signature dla jednej osoby zapłaciliśmy 350 zł. W jego skład wchodziły wszystkie te dania, które widzieliście dzisiaj na ekranie, poza fasolkami edamame, które domówiliśmy i które kosztują 25 zł. Dodatkowo oczywiście płatne są też napoje. Kieliszek wina, które smakowała Sonia, kosztował 65 zł, a ta nalewka umeszu, którą piliśmy do deseru, kosztowała 69 zł za kieliszek, do tego jeszcze mój koktajl Japanese Highball za 35 zł oraz no niestety dodatkowo płatna woda, ta kosztowała nas 21 zł. Razem za wszystko wyszło więc 984 zł i w przeciwieństwie do wielu restauracji premium w Polsce nie jest w Nobu naliczany automatycznie napiwek. My oczywiście zostawiliśmy coś od siebie, więc no ostatecznie ta kolacja wyszła nas troszkę więcej niż to 984 zł. Tak jak mówiłem też w trakcie kolacji, te dania, które znalazły się w naszym menu degustacyjnym, można też zamówić osobno, już jako takie pełnoprawne dania i zazwyczaj są one podawane w większym rozmiarze. Omakase to dobry sposób na poznanie kilku dań będących klasykami oraz takich szerszych możliwości, jakie ma restauracja, ale takim standardem Nobu jest to, że dania podaje się na środek stołu, są to właśnie ciut większe porcje niż w tym omakase i tymi daniami
zdaniami dzieli się para czy cała grupa osób zgromadzonych przy stole. Więc jeśli macie możliwość, żeby odwiedzić Nobu więcej osób, to do tego zachęcam, bo wtedy można już zamawiać dania z karty i spróbować jeszcze większej liczby dań, niż było to w przypadku menu degustacyjnego. I tutaj na przykładzie tego, co jedliśmy w trakcie omakase, podam ceny z menu już tych pełnoprawnych większych dań. Za seriole z jalapeno zapłacicie 75 zł, za sałatkę z tuńczykiem tataki z dressingiem matsuhisa 88 zł, za wołowinę tobaniaki 130 zł, a za czarnego dorsza w jasnym miso 160 zł. I tutaj podkreślę jeszcze raz, wszystkie dodania w tych cenach powinny być podane w większej porcji, niż widzieliście to przed chwilą na ekranie. Jeśli chodzi zaś o sushi, no to nigiri zamawia się na sztuki i dla przykładu nigiri z tuńczyka kosztuje 20 zł, z łososia 15 zł, a z makreli 12 zł. Ceny w Nobu są więc bardzo wysokie, więc warto sobie zadać pytanie, czy warto wydać tyle pieniędzy. I na to odpowiedź mam jedną i najlepszą. To zależy. To zależy, jakie macie dokładnie oczekiwania, bo jeśli uwielbiacie kuchnię japońską i lubicie, kiedy ta kuchnia japońska czerpie też z innych kuchni, tak jak w przypadku Nobu z kuchni peruwiańskiej, a przy tym chcecie po prostu zjeść bardzo dobre jedzenie z najwyższej jakości produktów, no to śmiało, Nobu jest jak najbardziej dla Was. Wrażenia i odczucia po kolacji z Nobu mieliśmy jednak inne niż na przykład z kolacji w Atelier Amaro czy z Bottiglieri 1881 z Krakowa, czyli restauracji, których zapłaciliśmy podobne pieniądze co w Nobu, czyli lekko powyżej 1000 zł za kolację dla dwóch osób. W wymienionych restauracjach byliśmy bowiem zaskakiwani w zasadzie na każdym kroku, z każdym kolejnym daniem działo się coś niespodziewanego, było bardzo dużo właśnie niespodzianek. Przy tym był też taki teatr wokół całego jedzenia, bardziej w Atelier Amaro niż w Bottiglieri, ale jednak i tu było coś takiego. A w Nobu jednak tego nie ma, albo jest na dużo, dużo, dużo mniejszą skalę. Też jest oczywiście przepysznie i moim zdaniem ten smak warty jest tej ceny, ale to jednak nieco inny rodzaj restauracji i ma nieco inne założenia. Panie Robercie De Niro, myślę, że są bardzo duże szanse, że ogląda pan ten film. Myślę, że ogląda pan polskiego YouTube'a. Jakoś dotrze do pana tutaj to moje orędzie. Przyjeżdża pan, proszę, tutaj do Warszawy, spotkajmy się, zjedzmy sobie coś dobrego. Niech pan przyjedzie, zobaczy swoją restaurację. Porozmawiamy o jedzeniu, o kinie, będzie wspaniale. Możemy w ogóle na taką randkę pójść, Maciek się nie obrazi, możemy pójść tylko we dwójkę, będzie super. Zachęcam, pozdrawiam, Sonia. Zgadzasz się na moją randkę z panem Robertem De Niro? No nie wiem, czy się zgadzam. Czemu? Pojedziemy go potem odwiedzić do Stanów. Jedziemy do domu. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, a może mieliście już okazję być w Nobu. Niekoniecznie w Warszawie, może w innej lokalizacji na świecie. Jeśli tak, to piszcie, jak wam smakowało. Piszcie też w komentarzach, jakie inne restauracje powinniśmy odwiedzić w Polsce czy na świecie. Śmiało proponujcie, zobaczymy, co się da zrealizować. Ja tymczasem się żegnam. Dzięki wam wielkie jeszcze raz za te 200 tysięcy subskrypcji. Bardzo mi miło, że tak licznie chcecie oglądać to, co jem i co je Sonia. I lubicie dowiadywać się, jak nam to wszystko smakuje. Tymczasem żegnam się. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego!